Cześć kochani, witajcie we vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na cały dzień ze mną. Mam nadzieję, że uda mi się przez cały dzień dzisiaj nagrywać. Dzisiaj jest niedziela i jedziemy właśnie na Wilanów. Atosik ma randkę z dziewczynką, z Suczką, młodszą od siebie, bo ma 4 miesiące. Zobaczymy jeszcze, czy przyjedzie, ale jak nie, to pobawi się po prostu z innymi pieskami, bo my właśnie lubimy na Wilanów jeździć po to, żeby miał kontakt z psami, bo tam jest takie miejsce, gdzie ludzie się spotykają i wszyscy spuszczamy psy i one się wszystkie razem bawią, także jedziemy sobie tam dzisiaj. Czekamy tylko na mojego męża i ruszamy. Już go Atosik wypatruje tam w oknie. Co, ja pójdziemy razem. O kurczę. Oj. Denis, Atos! Denis! Ja tam po prostu rozpisałem bez psa, żeby obejrzeć. No. Nie dało się. Poprosiłem, znaczy zadzwoniłem do nich pytanie, czy mogę przyjść i pokażę, żeby oglądać. My już po zabawie z psami, ja wyglądam tak. Także następnym razem muszę się... Ojej. Następnym razem muszę się inaczej... Chodź, Atosik. Inaczej ubrać, bo po prostu jestem cała brudna. A zawsze jak jechaliśmy tutaj, to szliśmy w inne miejsce, a dzisiaj weszliśmy do tego psiego wybiegu. Atosik, co robisz? Chodź, idziemy. Atos, chodź. Idziemy. No, ale Atosik zadowolony. Byliśmy tutaj 1,5 godziny, więc jest wybiegany, zadowolony i teraz pójdzie spać. My już w domu, ja zaraz robię jakąś cieplutką, rozgrzewającą herbatę, bo zmarzły mi trochę policzki, nie zakładałam kaptura, mogłam sobie kaptur założyć, ale wiecie, nie chciałam sobie makijażu zniszczyć, więc nie założyłam kaptura i zmarzły mi bardzo ręce. Miałam dość grube rękawice, ale o dziwo mnie nie grzały w ogóle i bardzo mi zmarzły ręce. Tutaj wszędzie było mi ciepło, moon boot to są moim zdaniem najlepsze buty, jak do tej pory najlepsze buty, jakiekolwiek miałam, są tak cieplutkie. Sorry za żółte światło, ale w domu jest tak ciemno, że muszę włączyć wszystkie światła, żeby było mnie widać, bo tak to byłoby bardzo ciemno i jakość by spadła. Na dworze jest okropna pogoda. Od tygodnia w Warszawie jest szaro, buro i ponuro i do mojego mieszkania nie wpada żadne światło. Nawet wczoraj, znaczy wczoraj, ten filmik ostatni, co wrzucałam na... Ostatni filmik, który wrzucałam na kanale o przyprawach, to właśnie nagrywałam, jak było ciemno w mieszkaniu i siedziałam przy oknie, więc ja byłam wyostrzona, dobrze mnie widać, ale z tyłu tło tak straciło na jakości, że aż migocze. Jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, ale chodzi o to, że po prostu takie kropeczki się porobiły i tak delikatnie skacze to tło i bardzo mnie to denerwuje, więc już nie chcę powtórzyć tego błędu, więc zapalam wszędzie światła, żeby chociaż ta jakość była w miarę okej. Bo dzisiaj jest już troszkę lepiej niż ostatnio, jak nagrywałam, ale i tak dalej jest ciemno. A już wróciliśmy też z Wilanowa, więc już ogólnie się ściemnia powoli. Także ja teraz będę jadła swoją kanapeczkę ze śniadania, bo rano zjadłam dwie kanapki. Tutaj została mi jeszcze jedna trzecia kanapka z jajkiem, uwielbiam. Z pomidorem, z ogórkiem i z jajkiem jeszcze tylko przyprawy dam. To są jedne z moich ulubionych kanapek. Uwielbiam. Dopiero co wstałam, także mogę powiedzieć, że ta niedziela
troszkę leniwa, nic specjalnego nie robimy. Właśnie robimy teraz kurczaczka butter chicken, ale nie sami, tylko z Biedronki. Zaraz Wam pokażę opakowanie. Z kosza muszę wyjąć, bo już wyrzuciliśmy. Tak to wygląda. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to koniecznie musicie przetestować, bo jest to pyszne. Uwielbiam butter chicken. Także w Biedronce, ile on kosztuje? Pamiętasz, ile on kosztuje? Nie? Też nie wiem, ile on kosztuje, ale nie jest to bardzo drogie danie. Wiecie, jest to gotowe danie, ale wcale nie jest takie złe. Ten skład nie jest taki zły. Przejrzałam, jest spoko, także raz na jakiś czas można sobie zjeść. Jaką mam brudną kuchnię w ogóle, muszę zaraz się wziąć za sprzątanie. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Co pan robi? A Tosik sobie właśnie gryzi taką kostkę bardzo fajną na odrobaczanie. Dam wam tutaj linka z Ice Puff, znaczy linka dam wam w opisie. Jak, o, już wyczuł kurczaczka, tak? Już sobie idziesz, tak? Jedzonko ważniejsze. Także, o, to wygląda tak. Teraz nie wygląda to najlepiej, ale coś takiego. Dam wam link do strony, bo na tej stronie macie minus 12% z moim kodem, więc jak chcecie dla swoich psów, to możecie właśnie zamówić z moim kodem. I jeszcze wam podlinkuję z jednej strony bardzo fajne kości, też odrobaczające, ale tam nie mam kodu rabatowego. Nie współpracowałam z nimi na zasadach barterowych, więc nie mam od nich żadnych zniżek. A tutaj miałam współpracę barterową, czyli raz mi tam wysłali jedzenie dla psa i ja pokazałam to w filmiku. Stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę z firmy Sattva. Mam tutaj taką ajurwedyjską maseczkę. Ona jest, już wam mówię na co dokładnie. Przeczytam wam tutaj to. Więc tak, w składzie mamy moringę, marokańską glinkę, wetyweria, nie wiem co to jest, kurkumę, kozieradkę i maseczka rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, nadając jej blasku. Maseczka do twarzy ma właściwości łagodzące i nawilżające, dzięki czemu wygładza drobne zmarszczki. Ok, i można tą maseczkę wymieszać z jogurtem, z wodą różaną lub z surowym mlekiem lub po prostu właśnie z wodą. Ja mam tutaj z firmy Sattva wodę różaną i fajnie, zobaczcie, ta woda różana jest w butelce szklanej. Ok, wsypałam tyle do takiego malutkiego kubeczka. Nie wiem, ile to może być na oko, może ze dwie takie duże łyżki. I wlewam tutaj tą wodę różaną. Dobra, chyba styka. Ta maseczka mocno pachnie tak ziołowo, więc dla niektórych może po prostu śmierdzieć, ale to dobrze, to dobry znak, taki bardzo zapach naturalny. A woda różana pachnie bardzo mocno różami, więc ma przepiękny zapach. Musiałam dodać troszkę jeszcze tej maseczki, bo była wodnista, teraz już powoli nabiera takiego gęstego, takiej gęstej konsystencji i mieszam tutaj taką drewnianą łopatką, zobaczcie, to jest do patelni, ale końcówka jest drewniana, bo nie wiem, czy można metalową, bardzo często różne maseczki, składniki wchodzą w reakcję z metalowymi sztućcami, także ja zawsze mieszam wszystko drewnem. Okej, maseczka jest gotowa do nałożenia, więc zaczynamy. Jeżeli widzicie tutaj taką kreskę, takie drapnięcie, nie wiem, czy jest to widoczne na kamerze, na filmiku, ale jeżeli tak, to jest to sprawka Atosa, który z rana stwierdził, że jak drapnie mnie z całej siły, to po prostu będzie dla mnie najlepszą formą alarmu, żebym po prostu wstała, wiecie, nie podszedł delikatnie łapką i nie położył łapki delikatnie, tylko pojechał z całej siły, stwierdził, że wiecie, im mocniej, tym szybciej wstanę. Także tak mnie załatwił. Jeszcze kilka dni temu miałam to drapnięcie bardzo, bardzo czerwone. Teraz to już prawie mi znika, ale piekło. Uwierzcie mi, że piekło. Mocno mnie zadrapał. Ta maseczka bardzo fajnie się rozprowadza. Zobaczcie, ma taki mocno, głęboko, taki nasycony kolor zielony. Fajny, bo zazwyczaj takie maseczki właśnie z glinki, jak kupowałam gotowe do nakładania, to były takie bardziej szarawe, takie wpadały w taki kolor niebieski, mogę powiedzieć, coś takiego. A ta jest taka typowo mocno zielona.
Zresztą zależy też z jakiej firmy. Różne były. No i ma mocny zapach taki ziołowy. Naprawdę ma specyficzny zapach. Nie każdemu na pewno to przypadnie do gustu. Mi tam to nie przeszkadza. Ile trzeba tą maseczkę trzymać? Nie ma napisane ile. Nałożyć na twarz i trzymać do wyschnięcia. Także dobra, zobaczymy ile to mniej więcej będzie czasu. Schło. Ja nakładam też dość grubą warstwę. I wiecie, jak chcecie sobie dłużej podtrzymać taką maseczkę z glinki, to wystarczy, że co jakiś czas tam spryskacie ją wodą albo po prostu dotkniecie wodą. Ja mam taki psiukacz, wiecie, i sobie spryskuję twarz, jak chcę dłużej podtrzymać maseczkę, która wysycha, bo podobno maseczka z glinki nie może wyschnąć na twarzy, wiecie, tak całkowicie, bo wtedy podobno ona z powrotem zabiera wam właśnie ze skóry różne właściwości. To, co wam dała, to po prostu później wam zabiera, jeżeli wyschnie. Nie wiem, czy to prawda, ale tak kiedyś dawno, dawno temu czytałam. Dobra, jeszcze tutaj nałożę. Okej. Okay. Wiecie co? Korzystając z okazji, że jeszcze mam tu dużo tej maseczki, wiecie, sporo mi jej wyszło. Chyba za dużo tej wody wlałam, dlatego jak dużo tej wody wlałam, to wydawało się, że jest za mało tego proszku. Więc następnym razem zdecydowanie muszę mniej wody i wtedy tej maseczki będzie mniej, bo teraz wyszło naprawdę dużo. Także korzystając z okazji, pójdę po olejki CBD, o których wam kiedyś opowiadałam, i dam wam update, jak u mnie się sprawdziły. Mowa tutaj o tych olejkach z firmy Hempcare i zacznę od tego pierwszego, bo najpierw miałam roztwór 5% i muszę przyznać, że nie zauważałam za dużej różnicy, naprawdę minimalnie, i to są olejki, które kupiłam dawno temu już. Pamiętam, że w jakimś vlogu wam pokazywałam i miałam dać wam update. Dawałam update na Instagramie, a na YouTubie jeszcze nie dałam, więc teraz wam mówię właśnie o tej buteleczce. I tutaj średnio, drugi raz tej nie kupię, ale kupiłam z tej samej firmy już mocniejszy roztwór, 30%. I powiem wam, że jak biorę go systematycznie, to zauważam różnicę. To znaczy, to nie jest tak, że wiecie, że nagle mi ta moja nerwica lękowa całkowicie znika i jej nie ma, ale objawy są mniejsze. Na przykład jak sprawdzałam coś po 10 razy, to sprawdzam 2 razy. Jak biorę to naprawdę systematycznie dzień w dzień, to po 2 tygodniach, po tygodniu, po 2 czuję się dużo lepiej, ale nadal nie mogę, nie udaje mi się brać tego bez przerwy przez miesiąc. Nie wiem, zawsze zdarzy się jakiś dzień, kiedy zapomnę to łyknąć, więc muszę sobie w kuchni gdzieś na szafce przykleić po prostu kartkę, żebym to brała. Bardzo możliwe, że po stosowaniu tych olejków przez kilka miesięcy efekty byłyby naprawdę duże, ale to naprawdę trzeba to dzień w dzień brać, nie wolno zapominać, a mi się czasami zdarza. Także mój plan jest taki, że naklejam sobie karteczkę i zobaczymy, bo wierzę, że może być naprawdę dobrze dzięki tym olejkom. Dobra, wracając do maseczki. Tutaj, gdzie miałam malutko nałożone, już mi wysycha, więc zaraz sobie tutaj O, tak zrobię. Tutaj troszkę spływa. Nie, to nie spływa. Ja po prostu tak źle to rozłożyłam. I podejrzewam, że będzie mi to schło, a schło, bo nałożyłam tego naprawdę sporą warstwę. Ja już jakiś czas temu zmyłam maseczkę i jestem bardzo zadowolona. Buzia jest promienna. Teraz mam też nałożony krem, dlatego ona tak się błyszczy. Ale przed nałożeniem kremu też był lekki glow, także buzia jest promienna, jest rozjaśniona, naprawdę bardzo fajna maseczka i też bardzo dobrze oczyszcza, także ta glinka tutaj się sprawdziła. Polecam wam tą maseczkę, bo nie jest droga, jest tania, jest naturalna, także naprawdę same plusy, ja będę jej używać. Wy jak chcecie, to też przetestujcie, bo naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdziła. Mam nadzieję, że wam też się sprawdzi, jak ją kupicie.
Także tak, no ja jestem zadowolona i to tyle w dzisiejszym vlogu. Już z tego miejsca będę się z Wami powoli żegnać, bo jest już późno, jeszcze obejrzymy z mężem jakiś film i idziemy spać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa!